jestem Patti Dubiel, urodziłam się w Krośnie, tam też skończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Potem moja edukacja przebiegała w Wrocławiu, gdzie skończyłam Wydział Projektowania Ceramiki i Szkła na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie zajęłam się zawodowo uprawianiem tak zwanej sztuki i do dzisiaj tę sztukę uprawiam. Czyli nie byłam nigdy nigdzie zatrudniona, nigdzie nie pracowałam, żyję ze swojej, z pracy własnych rąk. Od samego początku mojej egzystencji wiedziałam, że będę coś kombinowała w sztuce, w jakiejś twórczości kreatywnej, zawsze gdzieś coś z czegoś potrafiłam zmajstrować. Dlatego też wybrałam taki profil szkoły, jednej i drugiej. Po ukończeniu studiów nie było łatwo, bo wiadomo, człowiek w mieście bez rodziców, bez pieniędzy, bez mieszkania, bez pracy, bez niczego praktycznie, musi sobie zacząć jakoś radzić. No i postanowiłam sobie stworzyć jakby jakąś swoją własną bazę i enklawę, czyli pracownię we Wrocławiu. I tak małymi kroczkami sobie stworzyłam miejsce, w którym mogłam pracować, tworzyć. Potem po kilkunastu latach założyłam drugie miejsce, już w którym mogłam pokazywać swoje prace, czyli Galerię Versus. I w tym momencie jestem na etapie, gdzie tworzymy drugą galerię plus pracownię artystyczną, czyli Versus Studio and Art Gallery. Tak, teraz to się tak nazywa. Liceum Plastyczne miało profil snycerstwo i wyroby artystyczne ze skóry. Natomiast skóra ewidentnie mnie nie pociągała, dlatego że to było troszeczkę szycia, troszeczkę takiego klejenia, fastrygowania. No nie moja bajka. Natomiast snycerstwo już bardziej, bo to siekiera, pobijak, młotek, piła, dłuto. I to mi bardziej pasowało, te szlifierki wszystkie, więc przez 5 lat wyuczyłam się fachu snycerza, o ile można powiedzieć, że się wyuczyłam, bo człowiek się całe życie uczy takich rzemiosł. A potem moja mama powiedziała mi tak: dziecko, musisz mieć fach w ręku, więc idź na szkło. No i tym sposobem znalazłam się we Wrocławiu na Akademii Sztuk Pięknych. Ktoś by powiedział, przecież Kraków jest bliżej, więc idź do Krakowa. Jest renoma, marka, ale po pierwsze Wrocław bardziej miasto otwarte, bardzo fajne, a po drugie jedyny w Polsce Wydział Projektowania Szkła Artystycznego. No i tam też poszłam i kontynuowałam naukę na Wydziale Szkła i Malarstwa jednocześnie, więc jakby w takim pakiecie od razu miałam też zajęcia pełnowymiarowe, jeśli chodzi o malarstwo. I jestem z tego powodu bardzo zadowolona, dlatego że mogę łączyć malarstwo ze szkłem w swoich pracach teraz. Nie jestem nieszczęśliwa, bo mój Boże, nie mogę malować albo nie mogę rysować, tylko wszystkie te media dają mi możliwość tworzenia pracy jednej, która zawiera wszystkie te elementy w sobie. Szkło to jest takie niesamowite tworzywo, które może wyglądać bardzo niejednorodnie. Może przybrać postać niemalże jak kamień, wyglądać jak ceramika, ale może też być przejrzyste i idealnie klarowne jak kryształ. Wymaga też bardzo dużo uwagi i takiej rzetelności w wykonaniu, dlatego że każdy błąd w szkle jest niewybaczalny i od razu materiał sam daje nam znać, że nic z tego nie będzie, więc tutaj trzeba się troszeczkę po pierwsze znać na fachu, na rzemiośle, na tej takiej robocie po prostu przyziemnej, ale z drugiej strony to szkło, jak się już potrafi je opanować i ogarnąć ten temat techniczny, potrafi się bardzo pięknie zrewanżować efektami, które później możemy oglądać w szklanych pracach, rzeźbach, witrażach, kompozycjach. I ja sobie zadałam taki cel, sobie wyznaczyłam, że chciałabym właśnie to, co lubię robić, czyli grafika, malarstwo, zamknąć też właśnie w tym materiale, którego się nauczyłam. I dlatego moje rzeczy cechują się przede wszystkim bardzo wyrazistym kolorem, bardzo wyrazistą linią, formą. I to je jakby definiuje, ten kolor i też dosyć bogata narracja. Niektórzy mówią, że one są wręcz takie może nachalne, trochę przegadane, ale to jestem ja, to jest moja estetyka, moja natura. Inspiruje mnie to, co nas otacza, życie, człowiek, natura. Nie w taki nachalny sposób, że jest pies,
to robię psa, jest kwiat, to robię portret kwiatu. Nie, to nie o to chodzi. Tylko natura jest stworzona w tak fantastyczny sposób, że powinniśmy się nią jak najbardziej inspirować, ale jednocześnie kreować ją i pokazywać w zupełnie innych czasoprzestrzeniach, użyć do tego swojej własnej wyobraźni, przefiltrować ją przez swoją wrażliwość i to jest super, a z takich mistrzów czy osób, którymi się inspirowałam, to na pewno Picasso, bo to jest artysta, który był twórcą totalnym. Tworzył całe życie, a z osób, które znam i bardzo cenię i bardzo szanuję, to jest pan Stanisław Borowski, o którym mogę śmiało powiedzieć, że otworzył mi oczy na pewne rzeczy, o których nie miałam zielonego pojęcia, zarówno jeśli chodzi o szkło, ale też i o życie, i o funkcjonowanie artysty takiego niezależnego w dzisiejszym świecie. Więc jest to taki mój trochę szklany ojciec. Każdemu młodemu człowiekowi, który zajmuje się pracą twórczą, albo chce się nią zajmować, albo lubi to po prostu robić, nawet jeśli nie planuje zostać zawodowym, tak nazwijmy to, artystą, każdej takiej osobie chciałabym powiedzieć, żeby pracował i nie zniechęcał się, bo życie jest brutalne. Trzeba pracować, pracować, jeszcze raz pracować. Jeśli się to lubi, to trzeba cisnąć do przodu, nie zwracać na opinie innych ludzi uwagi, tylko robić swoje, a owoce na pewno się pojawią. Na warsztatach zajmiemy się poznaniem nowej techniki graficznej – frotaż. Zajęcia rozpoczęliśmy od wyjaśnienia pojęcia plastyczno-graficznego. Frotaż to technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów, np. drewna, tkaniny, liści, na powierzchni papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem lub innym podobnym narzędziem. Przygotowaliśmy warsztat pracy składający się z papierów o zróżnicowanej gramaturze. Ołówki, kredki, nożyczki, kleje, farby, wałki i zabraliśmy się do pracy. Wykonaliśmy kolorowe lub szare frotaże, z których tworzyliśmy kompozycje artystyczne poprzez dorysowywanie lub tworzenie kolaży. Całość uzupełniliśmy farbą, wykorzystując wałeczki o różnej fakturze, które zostawiały ciekawy ślad, uzupełniając całość w nieoczywisty sposób. Okazało się, że frotaż to fantastyczna zabawa, a prace plastyczne, które powstały, to małe dzieła sztuki. Zajęcia inspirowały do twórczego działania, pobudzały wyobraźnię, rozwijały ekspresję plastyczną w celu wyrażenia własnych przeżyć i przedstawienia określonych treści. Ja robię właśnie dżunglę i je tam odrysowałam, tam no kameleon był tęczowy. I ma takie różne kolory, ma wzórek taki szklany. Na zajęciach poznałam technikę frotażu, wykorzystałam do utworzenia mojego dzieła wielu kolorów i struktur. I praca moja oraz moich kolegów, koleżanek obok również mi się bardzo podobają. Dzisiaj na zajęciach poznałem nową technikę frotażu. Jest to technika, w której wykorzystuje się na przykład szklane elementy, odbijając je na przykład na kartkach papieru. Uważam, że jest to bardzo ciekawa technika w przeciwieństwie na przykład do różnych rysunków, ponieważ pozwala ona uzyskać różnorodne struktury. Było ogólnie mega fajnie. Zrobiłam pracę i robiliśmy różne rzeczy. Robiłam obrazki i mi się fajnie podobało i było fajnie. Robiliśmy
takie wzorki, różne takie wzorki i takie falbarki i kolorowaliśmy i mi się podobało. I najbardziej lubię żyrafy. Mamo, mua, mua, pa, pa.